Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mestre i dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o zdobywającej coraz to większą popularność grze Squad. Tytule należącym do tak zwanych taktycznych shooterów, a co warto tu podkreślić, niezwykle blisko spokrewnionym z serią Battlefield. Zapraszam. Squad jest projektem powstającym już od dłuższego czasu, natomiast dopiero teraz zrobiło się o nim nieco głośniej. Wszystko to za sprawą premiery wczesnej wersji alfa, w którą możemy zagrać dopiero od kilku dni. Ale na to, by się nią zainteresować, zasługuje z innego powodu. Otóż twórcami tego tytułu są osoby, które wcześniej tworzyły niezwykle popularną i jedną z największych modyfikacji do gry Battlefield 2 o nazwie Project Reality. Czym jest w takim razie Squad? Tytuł ten jest samodzielnym projektem tworzonym przez część zespołu, który pracował nad wspomnianą modyfikacją. Powstaje on zupełnie od podstaw na silniku Unreal Engine 4 i nawet na tym etapie, w którym znajduje się teraz, prezentuje się całkiem przyzwoicie. Zamierzeniem twórców stało się stworzenie gry stanowiącej kompromis pomiędzy arkadowymi strzelaninami a prawdziwymi symulatorami pola walki. Jest to gra, którą można określić jako taktyczny shooter, którego budowa i mechanika rozgrywki wymusza na graczach nieco inne podejście do rozgrywki niż oferują takie gry jak Battlefield, Call of Duty czy choćby Counter-Strike. Podobnie jak w serii Battlefield, w jednym z trybów zadaniem każdej ze stron jest przejęcie i utrzymanie jak największej ilości punktów. Samo przejmowanie wygląda również bardzo podobnie. Jednak jest to gra zdecydowanie bardziej stawiająca na realizm pola walki i zdecydowanie mocniej preferuje zespołowe zgrania, w szczególności komunikację między członkami drużyny, jak i dowódcami całych oddziałów. W grze Squad nie ma możliwości spotowania przeciwników, którzy automatycznie oznaczani są na mapie. To gdzie znajduje się wróg i z której strony przypuszcza atak na nasze pozycje, wiemy tylko i wyłącznie od członków naszego zespołu. Podobnie my możemy poinformować nasz oddział o nadciągającym zagrożeniu. Jest to jeden z powodów, dla których tak ważna jest umiejętność wzajemnego komunikowania się między sobą i planowania całych akcji. Jeśli już jesteśmy przy tym aspekcie gry, to możliwość rozmów głosowych jest tutaj ciekawie rozwiązana i przypomina nieco to, z czym możemy spotkać się w serii Arma. Wbudowany voice chat pozwala rozmawiać bezpośrednio z członkami naszej drużyny, zespołu, a nawet, symulując rzeczywistość, odezwać się do wroga, który usłyszy nas, jeśli znajduje się w odległości kilku metrów od nas. Smaczku całości dodaje efekt szumu i zniekształceń głosu wzorowanych na prawdziwych wojskowych radiach. Dlatego grając w Squad przyjemniej korzystało mi się z wbudowanego voice chatu niż na przykład z TeamSpeaka. Militia mam czwórkę, nie? Więc mogą strzelać, żeby zakładać, że to nasi. Samo uczucie strzelania jest bardzo przyjemne. Bronie, które miałem okazję testować, posiadały ogromny rozrzut. I tak naprawdę większy sens miało strzelanie ogniem pojedynczym lub krótkimi seriami, niż na przykład ogniem ciągłym. Tutaj taka ciekawostka. Likwidując wroga, nie zobaczymy naszych statystyk KD Ratio, czy nawet zwykłego licznika zabójstw. Tutaj liczy się tylko jeden cel, jakim jest zdobycie przewagi w bitwie nad wrogiem i opanowanie terenu. Całe menu rozgrywki oraz ikony informujące nas o tym, co dzieje się aktualnie w grze, zostały ograniczone do minimum. Poruszając się po mapie, nie widzimy ikon punktów, które musimy przejąć lub które przejęliśmy. Dopiero rozwijając mapę możemy rozeznać się w sytuacji i zobaczymy otrzymane rozkazy. Projektując grę, twórcy postanowili oddać w niej jak największy realizm, co czujemy chociaż po czasie wymiany magazynka, wyciąganiu broni pobocznej, a także samego faktu, iż nasze zmęczenie będzie źle wpływało na celność prowadzonego ognia. Wczesna wersja tej gry jest znacznie zubożona pod wieloma względami wobec tego, co planują dodać do niej twórcy nieco później. Aktualnie znajduje się tu tylko kilka typów broni, a niektóre z nich są tylko tymczasowo przydzielone do konkretnej strony konfliktu. W późniejszym czasie zostanie ich dodane dużo więcej i co ciekawe, zostaną zaimplementowane również pojazdy. Coś, co mi się nie podoba i mam nadzieję, że zostanie poprawione, to kiepska optymalizacja, gdzie nawet na najlepszych komputerach rzadko można uzyskać 60 klatek na sekundę.
i niejednokrotnie zauważymy spadki wydajności. Problematyczne jest również przełączanie się pomiędzy naszym uzbrojeniem. Wybierając na przykład granat, od naciśnięcia przycisku do samej reakcji naszej postaci mija zdecydowanie zbyt dużo czasu. Rozumiem, że sama czynność może trwać nieco dłużej, ale reakcja na polecenie powinna być niemal natychmiastowa. To samo dotyczy się wyciągania saperki czy apteczki. Kolejny problem to brak możliwości anulowania danej czynności. Przykładowo, jeśli przez przypadek naciśniecie przycisk odpowiedzialny za rzut granatem, nie będziecie mieli drogi odwrotu od tej czynności, mimo iż trwa ona kilka sekund. Docelowo graczy na serwerze będzie znajdowało się 100 po 50 na stronę. Na uwagę zasługuje tu fakt, iż w grze istnieje możliwość budowania fortyfikacji i umocnień. Do tego celu służy m.in. saperka znajdująca się standardowo na wyposażeniu każdej z klas. Kolejna sprawa to cena gry, która wynosi aktualnie około 37 euro, co moim skromnym zdaniem, jak na tytuł niedokończony, jest zdecydowanie zbyt duża. Nie wiem, czym sugerowali się twórcy, żądając od graczy tak ogromną sumę, ponieważ tytuł ten jest tylko niewielkim wycinkiem tego, co według zapewnień tego niewielkiego studia zobaczymy w przyszłości. Na plus zasługuje tu fakt, iż twórcy mocno zaangażowani są w pracę nad grą i widać, że gra poprawiana jest i wzbogacana na bieżąco. Jeśli jednak nie odstrasza Was cena, to mówiąc ogólnie, skład jest grą dobrą, która zdecydowanie może wypełnić niszę pomiędzy arkadowymi shooterami a typowymi symulatorami pola walki. Twórcy moim zdaniem są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Jeśli lubicie gry tego typu, będziecie zadowoleni. Jednak piękno tej gry odkryjecie dopiero grając wspólnie z kilkoma zgranymi i rozumiejącymi tę formę rozgrywki kompanami. Osobiście udało mi się nawet znaleźć polski serwer, gdzie wspólnie z naszymi rodakami mogłem spróbować swoich sił w tym, jakby nie było, ciekawym tytule. Link do forum, na którym możecie umówić się na wspólną rozgrywkę z ogarniętymi ludźmi, znajdziecie w opisie filmu. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowałem Was tym tytułem i materiał Wam się podobał. Trzymajcie się. Cześć.